Witajcie moi drodzy. Dziś na prośbę widza pod jednym z moich filmów przedstawię wam film o tym, kim byli Soya oraz Nahoya Kawata, demoniczni bliźniacy z serii mang i anime Tokyo Revengers. Na wstępie chciałbym jedynie zaznaczyć, że w filmie pojawią się spoilery z dalszych tomów mangi. Niestety, ale bardzo mało wiemy o przeszłości tamtych dwóch postaci. Jedyne to co wiemy, to że w wieku 16 lat założyli gang o nazwie Demoniczni Bliźniacy, którego byli liderami. Potem w wieku 19 lat dołączyli do Tokyo Manji Gang, gdzie przejęli pieczę nad czwartym oddziałem. Kapitanem czwartego oddziału został Nahoya, a jego wicekapitanem został Soya. Podczas pobytu w Tokyo Manji Gang bracia uczestniczyli w dwóch potyczkach gangów. Pierwsza odbyła się w krwawe Halloween przeciwko gangu Valhalla, druga zaś odbyła się przeciwko gangu Tenjiku. Podczas ostatniej potyczki Soya wraz ze swoim przyjacielem Hakkajem wdarli się w walkę przeciwko braciom Haitani. Podczas walki Soya zaczął płakać, czym wzbudził śmiech u swoich wrogów, gdy ci chcieli pozbawić życia Hakkaja. Nahoya widząc to, opowiedział historię, w której jak on i jego brat byli mali, Soya zaatakowała grupka osób. Podczas tamtej potyczki Soya zaczął płakać, czym wzbudził sobie nieznany wcześniej gniew i pokonał swoich oprawców. Po tym wydarzeniu brat mu obiecał, że już nigdy nie zapłacze, a tamten przepływ gniewu został nazwany płaczącym niebieskim ogrem. Po tej historii Soya przeprosił brata za niedotrzymanie obietnicy, po czym pokonał braci Haitani, Kanjiego Mochizukiego i Yashiromuto, tym samym ratując życie swojemu przyjacielowi. W wieku 28 lat zaś założyli bar o nazwie Sudoaku, którego byli właścicielami i serwowali ramen. Obydwaj bracia mają po 170 cm wzrostu, ważą po 56 kg, mają jasny odcień skóry i noszą charakterystyczny mundur gangu Tokyo Manji z jego symbolem na plecach oraz oznaczeniami swojego oddziału na rękawach. Jedynymi różnicami między nimi są kolory włosów oraz ułożenie dwóch srebrnych kolczyków. Soya ma niebieskie włosy oraz kolczyki na prawym uchu, zaś Nahoya ma pomarańczowe włosy oraz kolczyki na lewym uchu. Nahoya pod względem siły jest jedną z najsilniejszych osób w gangu Tokyo Manji. Potrafi on świetnie wyczuć moment, w którym powinien zaatakować, tym samym nie okazując litości swoim wrogom. Soya zaś jest słabszy od swego brata, jednak gdy uwolni w sobie niebieskiego płaczącego ogra, Nahoya uznał, że siła brata jest wtedy 100 razy wyższa niż jego samego, co świetnie udowodnił podczas walki z jednymi z najsilniejszych członków Tenjiku, jakimi byli bracia Haitani, czy choćby Yashiromuto i Kanji Mochizuki. A teraz odrobina ciekawostek. W etymologii ich nazwisko Kawata w dosłownym tłumaczeniu oznacza rzeka bądź strumień. Nahoya przeraźliwie boi się swojej matki, ponieważ straszy go kary, które ona mu daje za znęcanie się nad bratem. Swój przydomek w gangu Smiley otrzymał z powodu swego uśmiechu, którego nigdy nie przestaje pokazywać. Uwielbia on mangi oraz kreskówki, jednak nikomu tego nie zdradza, gdyż się po prostu tego wstydzi. Soya lubi wypchane zwierzęta, a w szczególności węgorze. Nienawidzi on przemocy oraz jest strasznie dobry pod kątem oszukiwania ludzi. Bliźniacy urodzili się 25 maja, co oznacza, że pochodzą spod znaku zodiaku bliźniąt. I to już wszystko na temat braci Kawata. Mam nadzieję, że film się wam spodobał i nie zanudziłem was podczas słuchania. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć!